Od wygranej na wyjeździe mecze wiosenne rozpoczął klub piłki ręcznej dziewcząt Olimpia Końskie. Jako pierwsze do rywalizacji w nowym roku przystąpiły zawodniczki z sekcji juniorki młodszej. Szczypiorniski trenera Piotra Kluska jesień zakończyły z jednym zwycięstwem i dwiema porażkami na koncie. Na rozpoczęcie gier w nowym roku zmierzyły się one z KS Chorab Osir Staszów i zwyciężyły 29-24. Jednak kolejny mecz w ramach Wojewódzkiej Ligi Juniorek Młodszych w piłce ręcznej przegrały. Na swoim terenie w hali zespołu szkół w Stadniskiej Woli okazały się słabsze drużyny UMPS Żak Kielce stosunkiem bramek 22-29. W tym starciu główną rolę odegrali jednak arbitrzy. Zdaniem zarówno szkoleniowca kieleckiej, jak i koneckiej drużyny nie do końca wiedzieli oni, jaką dyscyplinę sportu sędziują. Kolejny mecz juniorek młodszych olimpikońskie będzie miał miejsce 12 marca. W hali w Stadniskiej Woli nasze dziewczyny podejmą lidera rozgrywek Korony Handball. Tabele Świętokrzyskiej Ligi Juniorek Młodszych w piłce ręcznej dziewcząt znajdą Państwo pod materiałem wideo na naszej stronie.